Bogu. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że słowa, które mówimy, mogą być dla was trudne do przyjęcia. Chcę ci powiedzieć, że ja też, jak słyszałam pierwszy raz słowa Ewangelii, one mnie denerwowały. Ja nie bardzo wiedziałam, co z tym w ogóle zrobić, jak do tego się w ogóle odnieść. Ale chcę ci powiedzieć, że może wydaje to tobie się dzisiaj, że żyjesz. Ale jeśli nie przyjąłeś Jezusa, to nie żyjesz. Powiem ci taką krótką, śmieszną historię. Kiedyś wąchałam klej Budafren. Robiłam to z moim mężem. Siedzieliśmy sobie w piwnicy. I kiedy ja do tej piwnicy weszłam, było zgaszone światło. I mój mąż krzyczał: nie widzę, nie widzę, nie widzę, nie widzę. I ja zapaliłam światło. On mówi: o, widzę. Rozumiecie? I tak samo jest z życiem bez Jezusa. Może się tobie wydawać, że żyję, ale dopiero wtedy, kiedy przyjmiesz Jezusa jako Pana i Zbawiciela, zobaczysz: wow! I wtedy powiesz: o Matko Boska, naprawdę żyję! Wtedy będziesz mógł powiedzieć: Mario, dziękuję tobie, że urodziłaś tak wspaniałego syna, jedynego Zbawiciela, i zmienisz miejsce czci, wiesz, przestaniesz już czcić Marię, a zaczniesz czcić Boga. Ojcze, ja modlę się, aby słowa, które dalej będziemy uwalniać na tym miejscu, aby one niosły życie, niech one niosą swobodę, niech ludzie dzisiaj rodzą się na nowo z Twojego Świętego Ducha. Ojcze, ja modlę się o to, ja modlę się, aby dzisiaj ludzie wchodzili pod Twój autorytet, pod Twoją ochronę. Najbezpieczniej jest w Jezusie. Najbezpieczniej jest w Jezusie. Kiedyś grupa przestępcza przyjechała do naszego domu i chcieli nas zabić. I ja bardzo się bałam w moim życiu. Ale kiedy Jezus Chrystus wyswobodził moje życie, to nie boję się. Rozumiecie? Mówimy do was o mocy. O mocy zmartwychwstałego życia w Jezusie. To życie jest dostępne i możliwe dopiero wtedy, kiedy podłączysz się do źródła mocy. Halleluja! O, szakoro bababa, sakalaraba, santoloromoso. Wywyższamy Ciebie, Jezusie, uwielbiamy Ciebie. Mój Bóg jest źródłem. Mój Bóg jest źródłem mego życia. Swą łaską obdarza mnie wciąż. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi anioł, w co strzegą wciąż mnie, mój Jahwe o mnie troszczy się. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie, mój Jahwe o mnie troszczy się. Mój Jahwe broni mnie, mój Jahwe broni mnie. Mój Jahwe broni mnie, mój Jahwe broni mnie, mój Jahwe broni mnie, mój Jahwe broni mnie. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie, mój Jahwe o mnie troszczy się. Mój Jahwe broni mnie, mój Jahwe broni mnie, mój Jahwe broni mnie, mój Jahwe broni mnie. Uwielbiamy Ciebie, wywyższamy Ciebie, Najwyższy. Jedyny Mesjaszu, Ty jesteś jedyną drogą do Boga. jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. Mój Bóg jest źródłem mego życia, swą łaską obdarza mnie wciąż. I według bogactwa chwały swej obdarza moje życie codziennie. Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie, mój Jahwe o mnie troszczy się. Skorzystaj dzisiaj z życia Jezusa. Zostańcie jeszcze z nami i słuchajcie tego, co będziemy dalej mówić. Duchu Święty, dotykaj ludzi. Halleluja. Szuku.